Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cześć, pan Piotr Stelmach. Bardzo miło, Piotr Stelmach, bardzo miło. Łukasz Kadziewicz, bardzo miło. Radio 358. Skończyliśmy rozmawiać o sukcesach sportowych, o ciekawych pomysłach. To porozmawiajmy o sukcesach radiowych. Bo dzisiaj mówiąc radio, musimy powiedzieć jedna rzecz. Nowa technologia zdynamizowała ten stary, ten piękny obraz radia, bo dzisiaj radio to internet. Tak, dzisiaj radio to internet, ale od razu pan dodał, wstrzelił nas pan w XXI wiek. Radio 358, to rozumiem, że ta jedna cyferka wie... 357, przepraszam! Naprawdę 358 powiedziałem? No tak, ale bardzo mi się to podoba. Ale to jest dobre! My sobie robimy różne akcje w związku z tą numeracją, ale rzeczywiście 357, ale 358 to znaczy, że jeszcze będzie wyżej. Coś będzie wyżej. Bardzo, bardzo się cieszę z tego. Tak, dzisiaj jest... Mati, no mogłeś złapać, że... No... Przepraszam, no nie ale ma nic ale nie, no bardzo dobrze, właśnie na tym to polega. Po prostu widzę was w przyszłość. Na tym to polega, dlatego że my staramy się nie być zapięci pod szyję i czasami jak się takie rzeczy zdarzają, to przechodzi do historii i wiadomo, że jest bardzo często cytowane. Radio to dzisiaj internet, dlatego że my jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni do takiej tradycyjnej metody. Jak jest radio, to musi być odbiornik. Tak jest. Jak jest radio, to musi być coś, jakiś klocek, który stoi i z tego się nadaje. To jest FM. A dzisiaj radio, takie jak 357... 3-5 i pauza, może. Tak, 3-5-7 to jest. Gość po lewej stronie miał rację. To jest tutaj. To jest tu radio. Radio jest w telefonie, radio jest na tabletach, radio jest w komputerach, radio jest w laptopach, wszędzie. Tam trzeba tylko po prostu mieć naszą aplikację. Ona jest bardzo poręczna, bardzo fajna, można ją ściągnąć i jedziemy. Czy to jest łatwy proces? Czy macie świadomość, że potrwa to nie miesiące, a lata, żebyśmy zmienili pewne nawyki, zmienili taką mentalność Polaków? Przyznam szczerze, że to pewnie jest proces na lata, dlatego że po pierwsze nie chcieliśmy zrobić radia na lato, ale na lata właśnie, czyli nie na jeden sezon, ale dokładnie tak. I teraz, jeżeli mogę użyć terminologii siatkarskiej, to patroni, którzy zdecydowali się wyłożyć swoje środki, swoje pieniądze na to radio, oni nam wystawiają te piłki, żebyśmy mogli skutecznie atakować. Na pustej, czyściutkiej siatce przy pełnej hali z aplauzem widowni. A tych patronów jest już ponad 50 tysięcy i ja jestem osobą, której momentami daleko do skromności, ale wy chyba powinniście głośno krzyczeć, że odnieśliście sukces. Jesteście największym graczem. Odnieśliśmy sukces, ale wiemy, krótko mówiąc, pojemniki z syfonem trzymamy w odpowiedniej odległości, żeby nam nic się nie stało. Sodóweczka nie pomaga? To znaczy ona nigdy nie pomaga, tak mi się wydaje. I ma jej nigdy nie być. Mamy w tej chwili prawie 50 tysięcy patronów. No to jest największy projekt medialny, finansowy społecznościowo. Wyprzedziliśmy, z czego bardzo się cieszymy, ale tak mówią twarde dane. Program, podcast True Crime Obsessed amerykański, który miał więcej, ale teraz my mamy więcej, to znacznie więcej, więc jesteśmy największym na świecie takim projektem. Okej, to są dane, ale tak naprawdę ważna jest codzienna praca, bo to nie jest radio wymyślone, zrobione na jeden sezonik. To nie jest Beniaminek, który wchodzi do Ekstraklasy i zaraz Uwielbiam zacięcie sportowe! Zaraz go, kurczę... Rynek weryfikuje, jest spadek z ligi. Dokładnie tak, jest spadek z ligi. Więc nie, to nie jest tak. Co postawiliście? Co jest taką duszą? Co jest takim charakterem, jeżeli... No bo konkurencję macie ogromną, nie oszukujmy się. To są dwa elementy. To są patroni, bardzo związani z nami, a my jesteśmy związani z nimi. To są słuchacze, którzy cenią, tak mi się wydaje, autorskość. Czyli kogoś, kto nie opowie im... z lewej lodówki, a z prawej pralki. Okay. I teraz bardzo proszę, kupujcie. Nie ma reklam, nie ma, że tak powiem, szybkich akcji marketingowych, takich tylko, żeby to było komercyjne, jak najszybciej przeleciało, uleciało, wpadło jednym uchem, drugim wypadło. No a druga rzecz to są autorzy tego radia. Mhm. To jest ponad 100 osób, autorów, którzy... No krótko mówiąc, jest to radio autorskie. Oczywiście z elementami radia towarzyszącego, ale przede wszystkim opierające się na wiedzy, na fachowości, na profesjonalizmie i na radiowości tych, którzy tam są. Czyli szukacie takiej interakcji, żeby ten patron naprawdę poczuł, że powiedzmy, wspomaga finansowo, dzięki niemu to radio wygląda i ma taki kształt, jaki ma, ale też
ma delikatny wpływ na to? Albo jest jakby żywo zaangażowany w pracę redakcji? Jest, przede wszystkim jest oficjalna grupa patronów, na której patroni się wymieniają wszelkimi uwagami. My je bierzemy pod uwagę. Oczywiście wiadomo, że nie zrobi się 24 godzin programu dziennie tylko i wyłącznie z jakichś wskazówek, uwag, no bo też musimy nad tym mieć nie jakąś tam... Nie dajmy się zwariować. Tak, kontrolę merytoryczną swoją. To jest jasne. Natomiast wracając do terminologii, którą pewnie pan lubi, oni czasami są kapitalnym blokiem i kapitalnym libero. Oni są kapitalnym przyjmującym, odbierającym to, co my zaproponujemy, no ale też ja przyznam szczerze, sam osobiście z uwag patronów, z takich kosmetycznych albo mniej kosmetycznych korzystałem w swoich audycjach z kilkanaście razy przez te dwa lata i to naprawdę były celne strzały. Także tak, opieramy to na dialogu, opieramy to na tym, że oni, patroni, mają prawo się wypowiedzieć, mają prawo coś na ten temat do nas przysłać i to dosyć konkretnego. Ostatnio zorganizowaliśmy taką ankietę słuchalności, rozpoznawalności marki i radia. I tak naprawdę chcemy dzięki niej poznać tych ludzi bliżej, kim oni są, jakie mają preferencje, jak słuchają radia, jak spędzają czas, żeby to nam się przydało do bliższego kontaktu. Nie do jakichś marketingowych trików, sztuczek, które, tak jak mówię, no, wlecą jednym uchem, za chwilkę wylecą. Ale łatwo jest monetyzować? Czy łatwo jest monetyzować? No to jest, tak jak mówię, no, proces, który nie podlega reklamom. Nie ma reklam. Panie Piotrze, jest nie ma reklam, jest współpraca, stawiacie na jakość, ale w dzisiejszym świecie jesteśmy przebodźcowani. Naprawdę mamy gigantyczne możliwości do tego, żeby poznawać świat, dotykać kultury, muzyki, sportu. I pojawia się taka forma, jak podcast. Jak to pasuje do radia? Jak to wyróżnia radio? Co jest duszą takiego podcastu? Ja sam próbuję od 2 lat. Świetnie się przy tym bawię, ale za każdym razem, obserwując rynek, odnajduję inny sposób na zrobienie dobrego podcastu. A wy, oprócz nazwisk, wiedzy, merytoryki, no macie bardzo duże doświadczenie. Tak, ale podcasty też są naszym nowym dzieckiem. Czymś, czego nie robiliśmy... Wszyscy zostaliśmy ojcami. Kiedyś w radiu, tak, trochę tak jest. Zresztą te podcasty będą w Onet Audio, ja chcę o tym też powiedzieć, ale tylko to zaznaczyć, bo dzięki temu, że będziemy współpracować, one będą w Onet Audio, my się będziemy pojawiać w Onet Rano z naszego studia. Chciałem to jakoś podprowadzić, taka bomba, jak a to od razu wystawka... Biegamy na 100 metrów i zostaje ostatnie ten 10 i ja pana Piotra wypuszczam, tak. Natomiast łączymy jest jedna siły, rzecz. Tak? Tak, natomiast jest jedna rzecz, łączymy siły i te podcasty naszych autorów będą u państwa też dostępne, słyszalne. Natomiast co jest istotne? A jakie konkretne? Mogę zapytać? Nie, to jest, jeszcze nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że mamy jedną zasadę. Myślę, że ona was też dotyczy. Detalami, szczegółami przede wszystkim najpierw dzielimy się z patronami, tak jak wy z waszymi odbiorcami. W przyszłym tygodniu to mamy dopiero powiedzieć, wyjawić te tajemnice, czym to będzie polegało, no ale to dopiero w przyszłym tygodniu, za kilka dni. W każdym razie będziemy współpracować. Czyli łączymy dwa miejsca, które charakteryzują się jakością, które mają naprawdę swoją grupę odbiorców, ale chciałbym usłyszeć to raz jeszcze. W Onet Rano, chwilę po 9:00, oddajemy wam głos, tak? Będziemy o czym rozmawiać? Będziemy rozmawiali o muzyce i tu muszę znowu zamilknąć, dlatego że szczegóły w przyszłym tygodniu przede wszystkim dla patronów i dla odbiorców. Dziennikarz z wielkim doświadczeniem. Zaraz mi odpowie na pytanie, nie odpowiadając, i ja będę siedział zadowolony. Jak jeszcze, ja czasami, państwo też. Jak ja czasami siedzę naprzeciwko muzyka, to sobie myślę, aha, tu widzę, że nie wolno mu mówić, tu mu wolno mówić, tu nie wolno... Nie. Patroni najpierw, to jest najważniejsze. I odbiorcy Onetu. No i będziemy po prostu jakoś to starali się pokazać, będziemy się też starali pokazać nasze studio, jak to wszystko wygląda, jak opowiadamy o muzyce, skąd dla państwa nadajemy. No i mam nadzieję tylko, że to trafi na podatny grunt, to dobre treści będą, mogę zapewnić. Ja jestem więcej niż przekonany, ale proszę troszeczkę rąbka tajemnicy jednak uchylić, bo czytając o was, ja sam byłem zdziwiony, że tam jest przygotowany konkret, tam są dwa studia, tam jest naprawdę miejsce do tego, żeby tworzyć tą jakość, bo
Na kolanie widziałem ostatnio, politycy pisali taką poprawkę do ustawy. Świetnie, nie? Kapitalnie. Znaczy, my się w politykę nie bawimy, ja w ogóle nie chcę w żaden sposób dalej tego ani komentować, ani rozwijać. To jest sytuacja taka. Dwa studia, dlatego że no, harcerstwo jest dobre za czasów harcerskich. To tak można zrobić radio, ale do pewnego momentu. Stwierdziliśmy, że jeżeli mamy wyróżniać się jakością, to ta jakość musi pochodzić z miejsc, które są dobrze przez nas wyposażane. Mm-hmm. Czyli tak, dwa studia, studio A, studio B. Studio B to jest studio, w którym powstają podcasty, rozmowy i nagrywki wszelkiego rodzaju, a studio A to jest to podstawowe, z którego nadajemy program codziennie. No i to nie jest, no krótko mówiąc, przygotowanie tego technicznego. Zanim to wszystko wystartowało, ja pamiętam moment, kiedy kładło się tam wykładziny w tym studiu, kiedy wszystko zmienialiśmy, wygłuszało, tłumiło. No i oczywiście zamawiało sprzęt już tej najwyższej radiowej klasy. To tak to właśnie zostało zrobione. Proszę mi powiedzieć, kiedy pan poczuł, że ten rozwój technologii, że internet może być naprawdę taką platformą, która otworzy nieograniczone możliwości dla radia? Oj, dla radia jako takiego? Tak. Myślę, że to jest długi czas, to jest dawno temu, to jest kilkanaście lat co najmniej temu, tylko że nikt się nie spodziewał, że będzie coś takiego możliwe jak radio internetowe. Później się okazało, że można samemu nadawać, można samemu tworzyć programy, można samemu tworzyć audycje i tak dalej, i tak dalej. I można docierać odbiorcą, zaryzykuję, no nie ma miejsca na świecie, gdzie jest internet, żeby nie można było was posłuchać. Nie ma takiego miejsca, gdzie jest internet i nie można nas posłuchać. Wszędzie nas można posłuchać w internecie. Natomiast tu jedna rzecz się musiała stać, żebyśmy my poczuli, że ten internet też jest dla nas tradycyjnych, wychowanych na tradycyjnym radiu, nie chcę powiedzieć wyjadaczy. Z przekrętełkiem. Dokładnie. To my musieliśmy się zebrać w taką ekipę i my musieliśmy wiedzieć, że ci wszyscy ludzie, tych ponad 100 osób, oni chcą zrobić jakościowe, fajne, przyjazne miejsce. A wie pan dlaczego? Dlatego, że radio to nie jest tylko to, i myślę, że tam hołdujemy tej zasadzie, co w 357. To hołdujemy tej zasadzie, że... Na pewno mnie pan zapamięta. A pan mnie też. Znaczy, ja pana już dobrze znam. Ja pana też. To nie jest tylko to, co bzyczy. Towarzyszy bzyczy, ale to jest... Radio ma być kumplem. To jest dzisiaj bardzo niemodne. Być może, to być może nie jest cool, ale co nam tam? Robimy to. Jesteśmy kumplem, jesteśmy w czyichś domach, bo ktoś tak zdecydował, bo ktoś nas chce odbierać, bo ktoś na to świadomie się decyduje. To jest największy... To nie wypłata, to nie przykasie, to nie, że tak powiem, honoraria. To jest największa zapłata dla radiowca. Fakt, że ktoś go chce gościć. No właśnie, proszę mi powiedzieć, bo naprawdę, wow, to było mocne. Czyli nie oceniacie, nie opiniujecie, chcecie po prostu tworzyć dobrą atmosferę do tego, żeby ten człowiek, który decyduje się na bycie z wami, czuł się dobrze. Podstawą dziennikarstwa jest to, żeby nie komentować świata, a go pokazywać, go przedstawiać. Chcemy tego dochować w 357. Trudne to. To nie jest łatwe, zwłaszcza dzisiaj. Trudne, bo na każdym kroku otwieramy każde narzędzie, gdzie mówią nam dobre, złe, każdy opiniuje każdego otaczającą nas rzeczywistość, więc prowadzenie takiego dużego projektu to jest naprawdę, no moim zdaniem, duża odpowiedzialność. Jeżeli chcecie się trzymać zasad, o których pan wspomniał. To jest podstawa. Odpowiedzialność za słowo, za jakość, za to, że się wchodzi do studia i trzeba po swojej wizycie w tym studiu słuchaczy, odbiorców z czymś zostawić. Nie wiem, może czasami sprowokować, czasami wkurzyć, czasami rozweselić, czasami doprowadzić do płaczu, a czasami doprowadzić do stanu wrzenia. Ale co jest najważniejsze? Nie wychodzić z tego studia z poczuciem, że się coś odptaszyło. To nie jest ta zasada. I tam nigdy tej zasady nie było. Zawsze musi być jakaś reakcja. Panie Piotrze, jest pan bardzo doświadczonym dziennikarzem. Nie sądzę, że wydawca był na tyle bezczelny, żeby pokazać kolejnego gościa panu wcześniej, żeby pan mi utarł nosa, ale tak pan pięknie zbridżował, bo przede mną muzyk, który powiedział, że muzyka ma to do siebie,
że nie możesz po wysłuchaniu jakiegoś utworu albo po wyjściu z koncertu zostać obojętny. I Przemek Myszlowicz. Dokładnie właśnie tak. Wydali nową płytę. Tak. Świetną. Ale jeszcze panie Łukaszu, jedno pytanie. Kupiliśmy z córką ostatnio... show, hej. Piłkę do siatkówki z córką i wzięliśmy ją na ferie zimowe. Trzema paluszkami czy całą ręką? Całą ręką. Dobra. Trzema paluszkami do zabawy, ale całą ręką odbijamy. Piotr Stelmach, Radio 357.